Witam wszystkich w dzisiejszym poradniku jak zrobić zegarek taki jak ma na przykład Dream albo Tobiasz na swoich odcinkach no tak będzie to dosyć pewnie krótki poradnik tak mi się wydaje i nie bez powodu jestem na takim przygotowanym poradniku mam te dwa komentarze bloki, mamy kompas który na razie mnie nie pokazuje, ale będzie jest on tutaj jak widzicie na ziemi no i tak to wygląda i jeszcze jeżeli wam się poradnik spodoba, jeżeli będzie działał zostawcie łapkę w górę Um, I możecie też suba zostawić, jak jesteście nowi, bo nagrywam fajną serię survival, ale dobra. Nie będę już przedłużał, bo pewnie jesteście tutaj, żeby zobaczyć, jak to mniej więcej działa. Yy, zacznijmy sobie od command. Oto jest komenda na to, żeby pokazywało mnie. Yy, I pewnie się zastanawiacie, dlaczego ona nie działa. Yy, ponieważ yy, nie ma włączonego na przykład tutaj Always Active. Działa to mniej więcej tak. Execute Ad, yy, czyli ja tutaj jestem, tu dajcie po prostu swój nick. Ram, Sedward Spawn, czyli jak nie wiecie, po prostu. O, włączyło się, czekajcie, wyłączę na chwilę. Jak nie wiecie, po prostu zegarek pokazuje. Y, tam, gdzie jest spawn jakby świata, tak? I my po prostu użyliśmy, że jak ja się jakby ruszę, no to wtedy ustawia Sedward Spawn w tym miejscu, w którym ja stoję, tak? To mniej więcej działa. I przez to zegarek pokazuje mnie. Dobra, włączmy w sumie to. I żeby czegoś takiego nie było na czacie, jak widzicie, że się cały czas ustawia pozycja, wpisujecie taką komendę. I jej też nie, musi, nie musicie jej dawać na repeat i na always active, tak jak było w tamtym comment bloku yy, Tylko tutaj musicie po prostu... Yy, Nawet na czacie możecie to napisać, bo to jest... Patrzcie, kliknę to, raz to kliknę i już się to nie wyświetla, widzicie? Więc tak to mniej więcej wygląda. I teraz, jak widzicie, zegarek pokazuje mnie. No ale czekajcie, powiedzmy, że jestem tutaj yy, i teraz sobie zginę, co nie? To zegarek, jak widzicie, on ma jakiś promień yy, respienia, czyli jeżeli ja stałem tutaj i zginąłem, to o, powiedzmy tam promień chyba pięciu kratek, to się raspi. Więc, żeby temu zapobiec, po prostu na starcie ja polecam sobie ustawić spawn pointa, czyli stajemy sobie tam, gdzie się rozpiliśmy na świecie. Spawn point, spawn point, małpa a. I powinno być ok. I teraz jak sobie zrobię kill, jak widzicie, raspi się w tym miejscu, albo na przykład ten kompas cały czas mnie pokazuje, co nie? Killno się jeszcze raz. Jak widzicie, mnie pokazuje, więc taka mała rada, jakby ktoś chciał po prostu sobie zrobić takiego fajnego Menhanta z kolegą. Także co, myślę, że poradnik Wam się spodobał. Myślę, że to tyle. Kompas, jak widzicie, mnie pokazuje. Mogę sobie tutaj chodzić wokół tego. No to co, subujcie, lajkujcie, komentujcie. Odcinek się spodobał. Bardzo fajnie, cieszę się. No i co? Siema, 4.0.